Szczęść Boże, coś Wam powiem. Jaki jest dzisiejszy człowiek? Jednym słowem można powiedzieć, że zagubiony. Presja w pracy, niewolnicze umowy, stres, chęć wybicia się, być lepszym niż sąsiad. To wszystko sprawia, że człowiek, choć otoczony jest ludźmi, tak naprawdę jest bardzo samotny. Wszystko zmierza do indywidualizmu. W mojej przestrzeni też mogę to zaobserwować i kiedy siadałem do tego tekstu i czytałem te wszystkie wskazania Pana Jezusa, zobaczyłem, że Jezus posyła uczniów, by uczyli się żyć z ludźmi. Oni nie mają być idolami, nie mają zachowywać się jak książęta, którym wszystko się należy. Nie biorąc niczego, co będzie ich zabezpieczeniem w drodze, muszą o wszystko się postarać. Krótko mówiąc, tak jak będą postępować, tak ich praca zostanie wynagrodzona. W końcu godzien jest robotnik swojej zapłaty. Ja nie boję się efektów swojej pracy, że nikogo nie zbawię, bo w tej kwestii sprawa jest już dawno przesądzona. Mój lęk dotyczy tego, że swoim postępowaniem mogę kogoś od wiary odciągnąć. Po prostu zniszczyć w nim pragnienie Boga. Jezus dał uczniom wszelką władzę, a zwłaszcza władzę uzdrawiania. Nie chodzi tu tylko o cielesne uzdrowienie, ale przede wszystkim o duchowe. Apostołowie mają za zadanie tak działać, by ludzi doprowadzić do spotkania z Chrystusem. A spotkanie z Nim przywraca równowagę i pokój, które mogą człowieka rozpogodzić i pomóc mu spotkać siebie samego takim, jakim jest naprawdę. Ta dzisiejsza Ewangelia odnosi się do posługi kapłańskiej. Jedni będą księdzu współczuć, bo ma tyle na głowie. Szkoła, parafia, ministranci, grupy, konfesjonał. Inni natomiast powiedzą, a co on takiego robi? Odprawi mszę, a cały dzień ma wolne. Te wszystkie afery z udziałem duchownych nie pomagają w dotarciu do tych, którzy pomocy potrzebują. Jednak nieprzerwanie od 2000 lat wybrani przez Jezusa wykonują to samo zadanie. Głoszą Ewangelię i nauczają, uzdrawiają przez sakramenty. Kiedy papież Benedykt był w Polsce, w katedrze warszawskiej powiedział: wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Szczerze, to chciałbym tylko tym się zajmować. Niestety, to tak nie wygląda. Wspomniana na początku jakość życia człowieka sprawia, że on nie widzi potrzeby wspierania, ale raczej nastawia się na spełnianie oczekiwań. Może i słusznie o takich ludziach Jezus powiedział: jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie próg z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Ale czy tak można? W końcu to te zagubione owce, które trzeba przyprowadzić do zagrody. Nie tylko świat jest dziwny. Wysłanie uczniów też wydaje się być takie zadziwiające, a zarazem budujące. Kiedy szli, nie brali nic ze sobą, a jednocześnie mieli wszystko, czego im potrzeba. Bo Jezus pragnie nauczyć nas, kapłanów i świeckich, że idąc w świat z Jego polecenia, Jemu trzeba zawierzyć. Największym darem i narzędziem, jakie otrzymaliśmy, jest miłość. A tylko dając i odbierając miłość, możemy się porozumieć, bo świat bez miłości skazany jest na miecz, wojny, konflikty, a w konsekwencji na rozpacz i osamotnienie. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.